Dysplazja stawów biodrowych jest chorobą wrodzoną, jest chorobą dziedziczną. Polega ona na nieprawidłowym wykształceniu panewki stawu biodrowego oraz niedopasowaniu głowy kości udowej do tej panewki. Panewka, ulegając spłyceniu, powoduje to, iż dany staw nieprawidłowo funkcjonuje. Następstwem tego jest nieprawidłowy ruch, ból oraz w późniejszym okresie zmiany zapalno-zwyrodnieniowe danego stawu. Dysplazja jest chorobą głównie raz dużych. Psy powyżej 20 kg, tak jak wcześniej powiedziałam, powinny być przebadane w kierunku dysplazji przynajmniej raz w wieku 1,5 roku. Takie badanie pozwala nam jakby zdiagnozować wczesną fazę dysplazji, a także powiedzieć, tak, czy dany pies jest zdrowy i czy nie będzie miał problemów w przyszłości. Objawy dysplazji mogą pojawić się bardzo wcześnie. Mogą się pojawić u kilkutygodniowych szczeniąt, tylko zazwyczaj one są ciężko wtedy diagnozowalne, bo te szczenięta same, zwłaszcza raz dużych, one same tak niezgrabnie chodzą, więc diagnoza we wczesnym etapie jest ciężka dla właściciela. Natomiast jeżeli zauważymy takie objawy jak kulawizny, jak niechęć właśnie do wskakiwania na jakieś łóżka, na schody, też takie bardzo charakterystyczne, taki szczeniąt jest jak takie kicanie zająca, to znaczy one kiedy biegną, tylne nogi mają połączone, one nie biegną, nie wyciągają, nie kłusują tymi tylnymi nogami, tylko tak jakby były razem związane te nogi, to jest takie kicanie, bardzo charakterystyczny objaw, no i oprócz tego jest bolesność tych stawów biodrowych. Diagnoza polega, tak jak powiedziałam, głównie na badaniu klinicznym, zarówno na psie, który jest przytomny, jak i bardzo ważnym badaniem, wykonaniu pewnych testów na psie, który jest pod wpływem narkozy w celu rozluźnienia mięśni. I jakby to jest koniecznością, tak? Trzeba też pamiętać, że podstawą diagnozy dysplazji jest wykonanie zdjęcia rentgenowskiego. Też wykonuje się takie zdjęcia w narkozie, ponieważ potrzebne jest pełne zwiotczenie mięśni, aby ustawić tego psa odpowiednio, żeby ustawić te biodra odpowiednio, tak żeby było bardzo dobrze uwidocznione zmiany albo brak zmian w tych stawach. Czy się zdarza u małych zwierząt dysplazja? Zdarza się, to znaczy u mniejszych ras zdarza się, ale zdecydowanie rzadziej. Tam są inne problemy ze stawami biodrowymi. Głównie tam chodzi o aseptyczną martwicę głowy kości udowej. To są właśnie te małe rasy. Natomiast głównie jest to choroba ras dużych i tak jak powiedziałam, jest to choroba wrodzona. Osobniki, które jest zdiagnozowana dysplazja, nie powinny być dopuszczane do rozrodu, ponieważ one przekazują tą chorobę dalej szczeniętom. Dysplazja u kotów jest. Objawy są podobne, to znaczy kot nie chce wskakiwać na jakieś podwyższenia. Bolą go te stawy, on tak też dziwnie chodzi, tak zamiata ogonem. U kotów dysplazja, objawy kliniczne są o wiele słabiej wyrażone niż u psów. I często dysplazja jest bardzo późno diagnozowana u kotów. Koty, które mają predyspozycje rasowe, to są właśnie koty ras dużych, czyli Maine Coony, Norwegii. I moim zdaniem przy zabiegu, kiedy decydujemy się na posiadanie tego kota, kiedy decydujemy się na sterylizację czy kastrację, warto poprosić o wykonanie zdjęcia rentgenowskiego właśnie w kierunku dysplazji, ponieważ te koty są predysponowane i naprawdę ta dysplazja się tam zdarza. Objawy i późniejsze następstwa są tak jak u psów, tak czyli zmiany zwyrodnieniowo-zapalne w obrębie tych stawów.